Zaczynamy wakacyjne wydanie informacji biłgorajskiej. Gabriela Figura, witam. Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy dla Państwa. Budowa ulicy Bojarskiej. Droga ma długość ponad 400 metrów. Nawierzchnia bitumiczna. Mam nadzieję, że już dojazd do peronu pasażerskiego będzie wygodny i bezpieczny. Zaproszenie na 1 sierpnia. O godzinie 16 msza święta w kościółku świętego Jerzego. Później przychodzimy do Parku Solidarności. Tam kolejne wydarzenia. Relacja z wernisażu wystawy w muzeum. Myślę, że jak będziemy robić badania archeologiczne, a takie planujemy, to tych zabytków jeszcze będzie więcej. Pieczęć burmistrza Biłgoraja z czasów księstwa warszawskiego. Będzie na pewno ozdobą stałej ekspozycji historycznej związanej z XIX wiekiem. Nasz magazyn zaczynamy od informacji o inwestycjach. Dzięki porozumieniu, jakie samorząd miasta Biłgoraj podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe, zostanie wybudowana ulica Bojarska. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi dojazd do peronu pasażerskiego. Ulica Bojarska przebudowana zostanie na długości ponad 400 metrów. Plac budowy przekazany został 22 lipca, a wykonawcą jest przedsiębiorstwo z Tomaszowa Lubelskiego. Znajdujemy się na ulicy Bojarskiej, która stanowi dojazd do peronu pasażerskiego PKP. Jest to szczególna droga z uwagi na to, że przebiega po terenach zamkniętych kolejowych i terenach miasta. Zatem należało uzyskać zgodę Polskich Linii Kolejowych. Burmistrz miasta przez 2 lata czynił starania o to i w roku bieżącym podpisał umowę partnerską na wspólną realizację tego zadania. W maju podpisał tą umowę, w lipcu przekazaliśmy plac budowy. Droga ma długość ponad 400 metrów, nawierzchnia bitumiczna. Mam nadzieję, że już dojazd do peronu pasażerskiego będzie wygodny i bezpieczny. Szerokość jezdni to 4,5 metra. Zaplanowano również 7 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, jak również plac do zawracania. Koszt zadania to 300 tysięcy złotych. Porozumienie mówi, że 50% tej kwoty da PKP PLK, połowę miasto Biłgoraj. Termin realizacji inwestycji 31 października bieżącego roku. Jest to dojazd do peronu pasażerskiego. Oczywiście posesje, które leżą przy tym ciągu drogi, też można będzie do nich dojechać. Natomiast głównym założeniem było, aby dojście do peronu, które zostało przez PKP wybudowane po północnej stronie torów kolejowych, przeniesione, prawda, z południowej strony, miało wygodny i bezpieczny dostęp podróżnych. Umowny termin zakończenia inwestycji to ostatni dzień października. W 1944 roku, 1 sierpnia o godzinie 17 rozpoczęła się dramatyczna walka Polaków, określana największym zrywem militarnym w okupowanej przez Niemców Europie. Walka trwała 63 dni. W czwartek w Biłgoraju obchodzić będziemy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Moment wybuchu Powstania Warszawskiego to data, która jest upamiętniana w wielu miastach Polski, też Biłgoraju, bo choć to wydarzenie związane ze stolicą, to jego skutki były ważne dla całego kraju. Powstanie warszawskie to był zryw nie tylko Warszawy, ale całego narodu, wszystkich Polaków, po to, żebyśmy mogli przejąć władzę po II wojnie światowej i utworzyć niepodległe państwo. Niestety tak się nie stało i chcemy to upamiętnić, bo zginęło tam wielu patriotów, wielu partyzantów, ludzi młodych. Dzisiaj to puentujemy hasłem zginął rocznik 20, czyli rocznik Kolumbów. Nawiązuje to do filmu Kolumbowie, rocznik 20, który odzwierciedla to, co się wydarzyło w trakcie Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie to heroiczna walka o wolność, ale to też wielka cena poniesiona za ten heroizm. To zniszczona Warszawa, bezpowrotnie zrujnowane zabytki. 75 lat temu zginęło około 16 tysięcy walczących. Powstanie pochłonęło około 180 tysięcy cywilów. Dzisiaj na szczęście w Biłgoraju także umilkły głosy mówiące o tym, że Powstanie Warszawskie było niepotrzebne, że była to pomyłka. Bo można by powiedzieć również, gdyby nie Powstanie Warszawskie, być może bylibyśmy kolejną republiką. Jednak pokazaliśmy Stalinowi, pokazaliśmy także aliantom, że my chcemy być gospodarzami własnego terenu, własnego kraju.
powstanie to wielkie wydarzenie, tak samo jak powstanie narodowe, należy powstanie warszawskie traktować tak samo w kategoriach powstania narodowego. W czwartek, 1 sierpnia, msza święta rozpoczyna biłgorajskie obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16 msza święta w kościółku świętego Jerzego, później przechodzimy do Parku Solidarności, tam kolejne wydarzenia, to znaczy część oficjalna, zaprosiliśmy wojsko, będzie salwa honorowa, będzie apel poległych, będzie rekonstrukcja historyczna i wszystkich Państwa po rekonstrukcji historycznej zapraszamy na wspólną grochówkę. Będą także atrakcje, o których dzisiaj już nie chciałbym więcej mówić, ale będą i zapraszam serdecznie wszystkich Państwa. Pamiętajmy, godzina W, godzina 17, 1 sierpień, zapraszamy wszystkich mieszkańców Biłgoraja i zaproszonych gości wakacyjnych. Organizatorzy uroczystości to Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, rejon Biłgoraj, Grupa Rekonstrukcji Historycznej porucznika Konrada Bartoszewskiego, pseudonim Wir i burmistrz miasta Biłgoraj. To było zaproszenie na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w czwartek, a teraz przenosimy się do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Prehistoria i średniowiecze w regionie biłgorajskim to tytuł kolejnej wystawy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Jej wernisaż odbył się w piątkowe popołudnie, a eksponaty oglądać będzie można do końca roku. Wernisaż wystawy odbył się w piątkowe popołudnie w siedzibie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Wszystkich zebranych powitała dr Dorota Skakuj. I bardzo dziękuję, że w tym tak zwanym ogórkowym sezonie, czyli w sezonie wakacyjnym, znaleźliście Państwo chęć, czas i zdrowie, bo przy tym upale to jest bardzo istotne, żeby nas odwiedzić dzisiaj, w piątek, jeszcze to dzisiaj Anny, takie dość popularne imię i tutaj niektórym Annom wszystkiego najlepszego życzymy. Pani Ania Kawryluk, macie imieniny. Natomiast my chcielibyśmy Państwa zaprosić do obejrzenia z nami wspólnie wystawy Prehistoria i średniowiecze w regionie biłgorajskim, wystawę, którą w zasadzie przygotował pan Daniel Tereszczuk. Wystawa to przeróżne eksponaty z różnych epok dziejowych odkryte na terenie regionu biłgorajskiego. Czy to te związane z epoką kamienia, brązu, czy te związane z epoką wpływów rzymskich. Są też takie, które należy nazwać unikatami. W naszym regionie, w regionie biłgorajskim jest bardzo dużo stanowisk, bardzo dużo zabytków archeologicznych. Od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, epokę żelaza, poprzez średniowiecze naprawdę mamy czym się chwalić, możemy to pokazywać. Są to bardzo ciekawe stanowiska od różnego rodzaju krzemienic paleolitycznych, poprzez skarby z epoki żelaza, czy przykłady broni średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej. Także tych kategorii zabytków u nas jest bardzo dużo, bardzo ciekawe są stanowiska w całym powiecie, czy w całym regionie biłgorajskim, także myślę, że jak będziemy robić badania archeologiczne, a takie planujemy, to tych zabytków jeszcze będzie więcej. Wbrew wyobrażeniom okazuje się, że w regionie biłgorajskim w okresie prehistorycznym istniało bardzo dobrze rozwinięte osadnictwo, a w okresie wczesnego średniowiecza przez te tereny przebiegała granica pomiędzy państwowością polską a ruską, dodaje Daniel Tereszczuk. Myślę, że jeszcze nas ziemia biłgorajska bardzo zaskoczy. Myślę, że archeologia nie powiedziała ostatniego zdania w tym przykładzie. Tak na przykładzie jak niektóre rzeczy z okresu średniowiecza, jak na przykład ogłowie końskie znalezione w okolicach Biłgoraja, które wskazuje aż daleko azjatyckie analogie. Jest to naprawdę rzecz bardzo rzadka. Wystawę będzie można oglądać do końca roku. Przypominamy, że otwartą w piątek wystawę można oglądać do końca roku, a my pozostajemy jeszcze w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, które wzbogaciło swoje zbiory o ważny historycznie eksponat. To pieczęć burmistrza Biłgoraja z okresu Księstwa Warszawskiego. To pieczęć z początku XIX wieku. W 1809 roku Biłgoraj i okoliczne miejscowości zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego. Wtedy burmistrzem Biłgoraja był Ignacy Starzyński. On rządził Biłgorajem od roku 1811 i rządził bardzo długo, bo aż do roku potem 1842 do swojej śmierci i był bardzo zasłużonym i bardzo szanowanym obywatelem miasta Biłgoraja, bogatym, zamożnym człowiekiem, który troszczył się o miasto, a który skądinąd w swoich obowiązkach miał też dbanie o miasto, nadzór nad kasą, nadzór nad bezpieczeństwem miasta, nad wydatkami. I wspólnie z Radą Miasta, ale też pełniąc na początku Urząd Municypalny, bo tak to się nazywało, stał na czele miasta Biłgoraja. I takich dowodów, pamiątek świadczących właśnie o
kwestii właśnie władzy Biłgoraja jako takich. Muzeum do tej pory nie posiadało w swoich zbiorach, więc taka pieczęć, która pokazuje chociażby mały wyimek historii Biłgoraja sprzed ponad 200 lat, jest dla nas bardzo ważny. Do tej pory pieczęć należała do prywatnego kolekcjonera. Teraz, jak mówi dr Dorota Skakuj, będzie do obejrzenia na stałej ekspozycji historycznej w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Skądinąd niewiele mamy dokumentów, eksponatów związanych z początkiem XIX wieku i z Biłgorajem, więc będzie na pewno ozdobą stałej ekspozycji historycznej związanej z XIX wiekiem miasta Biłgoraja i będzie na pewno taką perełką na wystawie. Myślę, że warto. Eksponat nieduży, ale wiele mówiący i na pewno mający kiedyś swoją wagę i wartość, w sensie stanowił właśnie potwierdzenie decyzji burmistrza, stąd ta jego waga, ważność, ale też i znaczenie. W tym tygodniu po raz 12 spotkali się radni gminy Biłgoraj, a szczegóły kolejnej sesji, która odbyła się w czwartkowe popołudnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, już za chwilę w materiale Anity Mańskiej. Dzięki współpracy z powiatem mieszkańcy Soli będą mieli nowe chodniki. Koszt tej inwestycji to 150 tysięcy złotych. Szczegóły radnym przedstawił wójt Wiesław Różyński. Jest to budowa chodnika w miejscowości Kolonia Sól o długości około 750 metrów. Szacunkowa wartość to jest 806 tysięcy złotych około. Dofinansowanie na to zadanie z powiatu jest 150 tysięcy złotych, 656 tysięcy 834 złotych jest po stronie gminy. Jest to kwota przedprzetargowa, więc jeszcze nie znamy ceny, którą chcielibyśmy właśnie po przyjęciu tej uchwały chcielibyśmy ogłosić przetarg. Celem było unijne wykonawcy i zrealizowania tego zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej. Podczas sesji wprowadzone zostały również zmiany w budżecie, które muszą zaakceptować radni. Wszystkie omówiła skarbnik Małgorzata Kozłowska. Na skutek podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zadania rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej i socjalnej w miejscowościach Dolinowy Widaczów. Wprowadza się plan dotacji na 2019 rok w kwocie 751 967 zł 29 groszy oraz dokonuje przemieszczeń między paragrafami wydatków tego zadania. Zgodnie z decyzjami wojewody lubelskiego wprowadza się plan dotacji oraz plan wydatków na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 35 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie 280 zł. Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju zwiększa się dotację podmiotową w kwotę 60 tysięcy w związku ze wzrostem kosztu organizacji imprez kulturalnych i jubileuszem 45-lecia twórczości zespołu Jarzębina z Bukowej oraz rozszerzeniem działalności GOKU o zadania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego gminy w nowo rozbudowanej remizo świetlicy w Nadrzeczu. To jest zatrudnienie pracownika, koszty na ekspozycję, materiały i inne przedmioty na wystawy. Zwiększa się plan wydatków na drogi publiczne gminne o kwotę 34 967 zł 29 groszy na prace odwodnieniowe przy drogach gminnych. Dokonuje się przemieszczeń między paragrafami wydatków Urzędu Gminy wynikających z bieżącej realizacji budżetu, w tym funduszy sołeckich. W związku z zamianą emitowania obligacji komunalnych dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy poprzez przesunięcie środków w wysokości 8 milionów złotych z kredytów i pożyczek na sprzedaż papierów wartościowych. Radni zaakceptowali też uchwałę dotyczącą emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania czy wykupu. Natomiast wójt podczas informacji o wykonywanych zadaniach samorządowych poinformował m.in. radnych o projekcie z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych w gminie Biłgoraj, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zorganizowano spotkania z mieszkańcami od ostatniej sesji właśnie dotyczące instalacji fotowoltaicznych w związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2020-2024 przez dwa tygodnie przyjmowane będą wnioski mieszkańców. Ogółem mamy około 500 deklaracji. Teraz przystąpimy do opracowania wniosków. Przez dwa tygodnie właśnie przyjmowane były.
Na bieżąco przygotowane i składane są dokumenty sprawozdawcze z rozliczenia dotyczące zadań finansowych ze środków unijnych. Jak dodał wójt Różyński, wyłoniono już wykonawcę na realizację zadania, konkretnie na budowę ośrodka wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dylach. Ukończona została również ścieżka rowerowa w Korytkowie. To wszystko w ramach projektu Aktywni Wirtualni po Ziemi Biłgorajskiej. Przed nami druga część informacji biłgorajskiej. Od czego zaczniemy? Podsumowanie festiwalu Śladami Zingera. Co wydarzyło się w sobotę? Wszystkie miasteczka wymienione przez Baszewisa Zingera w jego literaturze, to jest właściwie Biłgoraj. Niedzielny koncert artyści dla sztukmistrza. O Panie Wszechmogący, to Ty jesteś magikiem i ja. Biłgoraj na antenie Radia Lublin. O tym, co kiedyś, ale i co dziś w Biłgoraju opowiadamy. Zapraszamy na festiwal Stolicy Języka Polskiego do Szczebrzeszyna. O tym, że literatura jest ważna, nie muszę nikogo przekonywać. Dla mieszkańców Biłgoraja, myślę, jest dodatkową atrakcją to, że ten festiwal odbywa się tuż za rogiem. Jego patronem jest Izaak Baszewis Zinger, laureat Literackiej Nagrody Nobla. Był wnukiem rabina gminy żydowskiej w Biłgoraju. Część dzieciństwa spędził tu, to tu też miał swoje pierwsze próby pisarskie. Jak mówią literaturoznawcy, za każdym jego opisem miasteczka Lubelszczyzny kryje się krajobraz ukochanego przez niego Biłgoraja. Marzyłem, aby móc tu zostać na zawsze, pisał noblista. W sobotę festiwal Śladami Zingera przypomniał jego twórczość, świat, którego był częścią, który opisywał w swoich utworach. Do Biłgoraja od 9 lat przyjeżdża festiwal Śladami Zingera. Jego artyści co roku zabierają nas w podróż do świata, którego dziś już nie ma. Możemy szukać w naszej pamięci jego śladów, możemy też ich szukać w twórczości patrona festiwalu, Izaaka Baszewisa Zingera. Możemy powiedzieć z całą pewnością tylko o Biłgoraju, że noblista znał to miasto, że tutaj mieszkał, że chodził ulicami tego wtedy miasteczka, nie miasta, że tutaj znał mieszkańców tego miasta, miasteczka, wśród których byli jego krewni. Była jego ciotka Jentl, dzięki której poznawał wiele historii o dybukach, które później historie zasłyszane od ciotki opisywał w swojej literaturze. I tak naprawdę, jak mówią zingerolodzy, wśród nich moja absolutnie, mój największy autorytet, czyli profesor Monika Adamczyk-Garbowska, która mówi o tym, że wszystkie miasta, miasteczka wymienione przez Baszewisa Zingera w jego literaturze, to jest właściwie Biłgoraj. On pisze Frampol, on pisze Goraj, on pisze Tyszowce, ale on wciąż jakby pisząc widzi Biłgoraj. Tyle tylko, że dla zuniwersalizowania całej tej problematyki przywołuje nazwy miast, takich typowych sztetl, czyli miast, w których mieszkali obok siebie Żydzi, katolicy, prawosławni. I te miasta właśnie my odwiedzamy. Biłgoraj był 7. miastem na szlaku nomadycznego festiwalu. Jego kluczem jest pamięć o tych, którzy byli przez tych, którzy są. Czytamy w biłgorajskim wydaniu Sztukmistrza, gazety festiwalowej. Temat pamięci wraca na otwierającej festiwal wystawie instalacji Terytorium Pamięci, przygotowanej przez Stefanię Jabłońską. Terytorium pamięci, takie hasło mi podsunął dyrektor Witek jako klucz do całej instalacji, bo szukając w ogóle jakiegoś takiego symbolu, który mógłby w ogóle spalać całą twórczość Zingera, doszliśmy do wniosku, że trzeba właśnie poruszyć ten kontekst miasteczek, które Zinger opisywał w swoich opowiadaniach przede wszystkim. I takim tropem dla nas była wystawa w Bramie Grodzkiej, w Teatrze Brama Grodzka pod tytułem Mapy Pamięci. To stąd właśnie się ten człon pamięć narodził. To 120 koszul, 12 krzeseł, 12 nakryć, każde związane z postacią, mieszkańcem nieistniejącego sztetu. To kucharz, cukiernik czy piekarz, tak jakby przed chwilą odeszli od stołu. Ta instalacja została pomyślana tak, by każdy mógł przysiąść na krześle, spotkać się z historią, spotkać się też z twórcami festiwalu.
Do tego stołu zasiedli też mieszkańcy Biłgoraja, wśród nich Danuta Mikulska-Ręk z tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. To danki od razu. Ojej, ale ja jeszcze nie zasłużyłem. Czekaj jeszcze. No to się postarasz. Za konto. Bardzo proszę. Witold Dąbrowski po otwarciu wystawy pierwszego dnia festiwalu opowiedział historię, te z mieszkańcami małych sztetli, te, o których pisał Singer. Zastanawiał się wprawdzie, dlaczego to, co jest, jest, a dlaczego to, czego nie ma, nie ma. Ale to mędrkowanie wcale mu mądrości nie przydawało. W naukach plutł trzy po trzy i czytając jedną księgę zapominał o drugiej. Nie dbał o niczyje towarzystwo. Wydaje mi się, że świętą księgę Izraela, Torę, rozumiem najlepiej ze wszystkich. A moja wiedza rośnie z dnia na dzień, bo to ja jestem jedyny w miasteczku kochem, mędrzec. Moje szczęście nie jest jednak pełne. Mam zmartwienie. Ilekroć rano się budzę i chcę iść do szkoły, na próżno szukam swojej odzieży. Nie wiem, gdzie położyłem kaftan i gdzie jest mój sztrajn. Jak znajdę lewy bucik, brakuje mi prawego, a kiedy mam już oba, nie ma w nich sznurowady. Sobota, czyli pierwszy dzień festiwalu, to też film Sztukmistrz z Lublina na podstawie książki Izaaka Baszewisa Singera. To była pierwsza w Biłgoraju projekcja tej produkcji na wielkim ekranie. Pokaz filmu Sztukmistrz z Lublina zakończył pierwszy dzień festiwalu Śladami Singera, organizowanego przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Niedziela to spotkanie z artystami, którzy na koniec festiwalu zaprosili na koncert Przyjaciele Sztukmistrza z fragmentami opowiadań Singera, z elementami cyrku, akrobatyki powietrznej, tańca i teatru ognia. Teraz zapraszam na relację. Buba, Ode, Maciek, Sofia, Jan, Agnieszka, Lital, Nicole i Krzysztof to artyści, którzy zaprezentowali się drugiego dnia festiwalu Śladami Singera. To był pokaz ich umiejętności, historie wplecione w te znane z opowiadań Singera, w te, gdzie realność łączy się z baśniowością. O Panie Wszechmogący, to Ty jesteś magikiem, nie ja. Wyczarowujesz z grudy czarnej ziemi rośliny, kwiaty i barwy. Ale jak to się wszystko dzieje? Znałem tych ludzi od dziecka. Przywołane historie prawdziwe przeplatane były pokazami ze sztuki cyrkowej. To przyjaciele sztukmistrza przyjechali z koncertem łączącym różne światy i różne narodowości. Pokaz umiejętności tanecznych to był ważny moment podczas niedzielnego widowiska. Artyści z różnych krajów, Izraela, Szwajcarii, Gambii, ale też z Polski, związani ze scenami teatralnymi, przygotowali ucztę pobudzającą wyobraźnię, poruszającą wszystkie zmysły.
Spektakl wyreżyserował Konrad Biel z Teatru Andersena w Lublinie. Artystom akompaniowali muzycy Maciej Hanusek i Buba Badije Kujatech. Śpiewała Agnieszka Mendel. Wszyscy artyści byli bohaterami festiwalowej sceny. Goraja artyści pojechali do Tyszowiec, Goraja i Krasnobrodu. Festiwal kończy się w niedzielę w Lublinie. W sumie podczas tegorocznej 9. edycji festiwal gościł w 12 miastach i miasteczkach. Podróże małe i duże to cykl audycji realizowanych przez Radio Lublin. W każdej sobotniej audycji są informacje o atrakcyjnych miejscach nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w Polsce, także dalej, nawet na końcu świata. Wspólnie z gośćmi Agnieszka Krawiec tworzy listę miejsc wartych zobaczenia i właśnie na niej znalazł się również Biłgoraj. Nie zawsze mamy pomysł, gdzie się wybrać na weekend czy urlop. Nie wiemy, co naprawdę warto zobaczyć, gdzie pójść, co zjeść. Dlatego właśnie powstały podróże małe i duże, czyli cykl audycji realizowanych przez Radio Lublin. Wspólnie z gośćmi Agnieszka Krawiec tworzy listę miejsc wartych zobaczenia. W sobotę odwiedzili Biłgoraj. W ciągu całego roku mówimy o najróżniejszych miejscach, o różnych kulturach, o atrakcjach i województwa lubelskiego, i Polski, i świata, ale w wakacje postanowiliśmy odwiedzać miejscowości, miasteczka i wsie na terenie naszego województwa i bardzo się cieszymy, że dziś jesteśmy w Biłgoraju. Mówimy o tym miejscu w kontekście festiwalu Śladami Singera, który dziś i jutro w Biłgoraju. Zresztą Biłgoraj, jak się dowiedziałam od Witka Dąbrowskiego, dyrektora festiwalu, był pierwszym z czterech miast, które znalazły się na trasie festiwalu Śladami Singera, więc od początku Biłgoraj jest w ramach festiwalu, tym bardziej cieszymy się, że tutaj jesteśmy. Mówimy oprócz atrakcji festiwalowych, które przedstawiamy, mówimy także o historii tego miejsca, o trudnej historii, mówimy o kulturze żydowskiej. Rozmawiałam z panem Andrzejem Czacharowskim, świetnym regionalistą, który ma potężną wiedzę o tym terenie, nie tylko o Biłgoraju. Mówimy o różnych atrakcjach dla dzieci, dla dorosłych. Latem w Biłgoraju sporo się dzieje, z bardzo sympatyczną rodziną z Biłgoraja rozmawiałam. Za chwilę będę mieć przyjemność rozmawiać z grupą rekonstrukcji historycznej. Cieszę się, że tyle tu się dzieje. Uwielbiam pieroga biłgorajskiego, uwielbiam kawę z jedynej chyba w województwie lubelskim palarni, która tutaj w Biłgoraju. Więc o tym, co kiedyś, ale i co dziś w Biłgoraju opowiadamy. W wakacje pokazujemy Państwu piękne województwo lubelskie. Dziś jesteśmy w Biłgoraju, dokładnie obok Biłgorajskiego Centrum Kultury i właśnie stąd magazyn Podróże Małe i Duże na antenie radiowej do godziny 15. Tutaj Biłgorajskie Centrum, to pokazuje, widzą ci, którzy są z nami na Facebooku, a za nami już rozstawiony namiot, o którym wspominaliśmy, z koszulami, czyli pierwszy element festiwalu Śladami Singera tutaj w Biłgoraju. To festiwal, z którym Państwo współpracujecie od początku. Od początku, po raz dziewiąty zawitał do nas festiwal Śladami Singera do Biłgoraja. I zawsze jest jakoś związany z Biłgorajskim Centrum Kultury. Dzisiaj zapraszamy na 18, wernisaż, potem na 19, na spektakl do środka, ale powiedzmy trochę o działaniach Biłgorajskiego Centrum Kultury na co dzień. Co Państwo robią? No to robimy, co powinna robić każda instytucja kultury, czyli przede wszystkim stawiamy na amatorski ruch artystyczny. W Biłgoraju jest bardzo dużo zdolnych młodych ludzi. W programie nie zabrakło historii naszego miasta, spotkań z mieszkańcami, gości, którzy opowiadali o tym, co było, ale i co dzieje się teraz ważnego, ciekawego dla tych, którzy chcieliby przyjechać i zwiedzić nasz region. Staramy się przypominać o tym, co było kiedyś i co jest dzisiaj i trochę łączyć informacje. I jakkolwiek już w Biłgoraju zdarzyło mi się być parę razy w trakcie prawie 20-letniej pracy w Radiu Lublin, to zawsze dowiaduję się czegoś nowego, zawsze spotykam nowych i sympatycznych ludzi i zawsze jest to takie budujące, że znamy historię, wiemy w Biłgoraju o sitarzach, wiemy o kulturze żydowskiej, czytałam teksty Singera, których Biłgoraj
Biłgoraj się pojawia, ale zawsze mogę dowiedzieć się czegoś nowego. Poza tym miasto pięknie się rozbudowuje, mamy nowe biłgorajskie centrum kultury i ludzie z przyjemnością coraz chętniej dzielą się różnymi opowieściami o swoich małych ojczyznach i to jest piękne, że ludzie chcą opowiadać o swoich miejscach i nie wstydzą się, także nawet wsi czy małych miasteczek, w których mieszkają. To jest, myślę, piękne, bo mamy być z czego dumni w województwie lubelskim. Na cykl Podróże Małe i Duże zapraszamy w imieniu Agnieszki Krawiec co tydzień w sobotę na antenie Radia Lublin od godziny 13 do 15. Już od 5 lat sąsiedzki Szczebrzeszyn ma status stolicy języka polskiego z hasłem Cała nadzieja w literaturze. W tym roku festiwal literacki rozpoczyna się 5 sierpnia. Spotkania z pisarzami, koncerty, rozmowy, też warsztaty dla dorosłych i dzieci. To wszystko na ogólnopolskim festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. To tu przyjadą Urszula Kozioł, Maja Komorowska, Anna Bikont, Małgorzata Reimer, Wiesław Myśliwski, Marek Bieńczyk, Marcin Wicha, Mikołaj Grynberg i długo można byłoby jeszcze wymieniać festiwalowych gości, którzy jak co roku przyciągną tłumy na spotkania autorskie. W tym roku zaplanowano też koncerty, m.in. Edyty Geppert, WW i Trybunie Tutki, także Włodka Pawlika. Nowością tegorocznego festiwalu będzie program dla najmłodszych, czyli Mała Stolica Języka Polskiego. Kolejna nowość ważna dla nas to udział w organizacji festiwalu biłgorajskiej firmy Model Opakowania. Cieszymy się bardzo, że spółka Model Opakowania może wziąć udział w ogólnopolskim festiwalu. Myślę, że to jest też miły akcent dla mieszkańców Biłgoraja i okolic, którzy ten festiwal odwiedzą, że zobaczą swoją lokalną firmę właśnie tam, w postaci oczywiście tekturowych akcesoriów. Papierowe elementy stworzą kącik małego czytelnika, będą też tworzyć scenografię festiwalu. Na festiwal przygotowujemy kącik małego czytelnika, dokładnie wyposażenie tego kącika. Nie chciałabym zdradzać wszystkich szczegółów, aby zachęcić Państwa do odwiedzenia festiwalu. Na pewno nie zabraknie tam elementów z tektury, będzie alfabet z tektury, będzie zabawa literami. Do Szczebrzeszyna na festiwal Stolica Języka Polskiego co roku przyjeżdża publiczność z całej Polski. Zachwyca ich atmosfera festiwalu, gdzie w jednej rzece nogi moczą znani pisarze i czytelnicy, gdzie można spotkać i porozmawiać z autorytetami literatury, mistrzami słowa. O tym, że literatura jest ważna, nie muszę nikogo przekonywać. Dla mieszkańców Biłgoraja, myślę, jest dodatkową atrakcją to, że ten festiwal odbywa się tuż za rogiem, bardzo blisko nas. Nie musimy jechać daleko w świat, w Polskę, aby spotkać sławy nie tylko słowa, ale i teatru, sztuki szeroko pojętej. W tym roku patronami festiwalu są poeci Anna Świrszczyńska i Jan Brzechwa, a festiwal rozpoczyna się w poniedziałek, 5 sierpnia. Tym zaproszeniem na Festiwal Stolica Języka Polskiego do Szczebrzeszyna kończymy informacje biłgorajskie, a już za chwilę w magazynie kulturalnym zaproszenia na biłgorajskie wydarzenia, bo w sobotę koncert jazzowy, a 9, 10 i 11 sierpnia Festiwal Kultur. O tym Festiwalu Kultur też w rozmowie z Anitą Mańską opowiada Maryla Olejko. Zapraszamy też na inne nasze programy, czyli na Wyciągnięte z Archiwum, na magazyn sportowy. Wszystkie one są też dostępne w internecie. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia i do zobaczenia.